Naprawdę wszystkim bardzo polecam dwujęzyczną informatykę. W 100% nie bójcie się, przychodźcie, jest dużo łatwiej, dużo naszych studentów ma szansę na stypendia. Jest naprawdę łatwiej niż na polskiej grupie. Zajęcia wyglądają tak, że wykłady są teoretycznie prowadzone w języku niemieckim, ale jeżeli na przykład coś jest niezrozumiałe dla uczniów, studentów, no to wtedy pytamy prowadzącego i prowadzący no, wyjaśnia nam to po polsku albo jeszcze raz ten sam temat nam przerabia, także mamy łatwiej, żebym to tak powiedział. Wykładowcy mają więcej czasu do poświęcenia jako nam, bo nasza grupa jest nieco mniejsza. Mamy, że tak powiem, więcej terminów do popraw. Daje to dużo możliwości do przyswojenia sobie tej wiedzy. Przystępując do tej grupy miałem taki mały dystans, bo jednak trochę się bałem tego, czy podołam tym wszystkim zadaniom, ale jak już potem podjąłem się tej decyzji, no to okazało się to jednak być prostsze niż sobie wyobrażałem. Język niemiecki jest językiem no takim no, pożądanym. No. Dużo firm na polszczyźnie właśnie szuka do zatrudnienia osób, które znają język niemiecki. Die X-Achse, die Y-Achse und so verläuft der... Mamy z panem doktorem 3 razy w tygodniu zajęcia, co również jest bardzo dobrą rzeczą, żeby nauczyć się tego języka. No i oczywiście podstawową zaletą grupy niemieckiej jest to, że jest nam łatwiej o pracy. Jesteśmy po zakończeniu tej uczelni bardziej konkurencyjną grupą na rynku pracy. Jesteśmy ludźmi bardziej atrakcyjnymi dla przedsiębiorców za Odry. No i generalnie, jeżeli tutaj ktoś ogląda, kto się właśnie wybiera na naszą Politechnikę, to bardzo polecam ten kierunek. Studia informatyczne prowadzimy od 1996 roku, w sumie z 3-letnią przerwą. Dzisiaj chyba nie trzeba nikogo przekonywać o przydatności znajomości języków obcych. Jeśli chodzi o wymagania stawiane językowe kandydatowi, to wystarczy średnia znajomość, bo tu trzeba mieć na uwadze, że uczymy nauk ścisłych, które mają swoją symbolikę. X jest tak samo niewiadomą na matematyce po polsku, jak i po niemiecku, a V jest prędkością również w podręcznikach niemieckich. Liczy się Politechnika.